Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Burzyńska i na co dzień zajmuję się dietoterapią kobiet, które borykają się z zaburzeniami hormonalnymi. W szczególności zajmuję się takimi chorobami jak PCOS, endometrioza czy Hashimoto. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o problemach skórnych z różnych stron tak naprawdę, ponieważ z mojego doświadczenia i z doświadczenia z moimi klientkami okazuje się, że skóra jest dużo bardziej skomplikowana i w ogóle ten temat niż by się wydawało. Tak naprawdę wszystko zaczęło się, jak miałam 16 lat, ponieważ wtedy zaczął się mój problem trądzikowy. No i wtedy, jak zapewne większość z nas, osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami skórnymi, zaczęłam od zewnątrz. No i to zewnątrz polegało na tym, że przyglądałam się swojej pielęgnacji, cały czas patrzyłam w lustro, patrzyłam, co mogę jeszcze zmienić, jaki krem kupić, może jakieś właśnie dodatkowa maść, dodatkowy lek, który mi pomoże. Przez 10 lat, kiedy borykałam się ze swoim trądzikiem, nie zliczę, ile po prostu dermatologu zwiedziłam i nie zliczę, ile kuracji zastosowałam. Jednak to skupienie na zewnątrz no, nie zadziałało. Nawet jeżeli była ta poprawa, no to po jakimś czasie problem nawracał. A wraz z nim wszelkiego rodzaju trudne emocje tak naprawdę. I momentem takim zwrotnym było właśnie zetknięcie się z dietą. I to zazwyczaj jest drugi krok, który my, osoby z problemami skórnymi, właśnie zaczynamy wykonywać. Czyli zwracamy się do tego wnętrza. Jednak problemem jest to, że to wnętrze to nie jest tylko jakaś zazwyczaj jedna kluczowa przyczyna. Z mojego doświadczenia i z doświadczenia z pracy z klientkami moimi, trądzik czy inne problemy skórne, jest to po prostu wieloelementowy problem i składa się z wielu przyczyn tak naprawdę. Kilka lat temu zafascynowałam się wpływem diety na nasze zdrowie. Dlatego zrobiłam też setki szkoleń, wzięłam udział w konferencjach, przeczytałam mnóstwo książek i trochę sobie pomogłam. Faktycznie ta poprawa była. Jednak ona nie była taka stuprocentowa. Dodatkowo różne wykluczenia i różne eliminacje z diety sprawiły, że nabawiłam się ortoreksji. Czyli to była obsesja na punkcie zdrowego odżywiania i to bardzo się odbiło na moim zdrowiu psychicznym. I niestety stwierdziłam, że dalej tak się nie da. No, nie da się po prostu do końca życia żyć w takich restrykcjach, żeby ta skóra była czysta. I podobnie zauważyłam w pracy z moimi klientkami. Nawet jeżeli ta poprawa była, to za jakiś czas one wracały. I zaczęłam się zastanawiać w pewnym momencie, te kilka lat temu, co jest takim brakującym ogniwem. Bo jednak jeżeli chodzi o trądzik, od strony takiego wnętrza, takiego czysto fizycznego, jest dużo czynników, o które musimy zadbać, bo tak naprawdę potrzebujemy zadbać o jelita, potrzebujemy zadbać o naszą tarczycę. Między innymi u mnie właśnie taką przyczyną trądziku była częściowo niedoczynność tarczycy. Tutaj też są problemy hormonalne, takie jak zespół policystycznych jajników, który wiąże się najczęściej z nadmiarem androgenów, takich jak testosteron czy DHEA. Tutaj może być właśnie problem z hiperprolaktynemią, ze zbyt wysokim poziomem prolaktyny i to też wpływa na różnego rodzaju problemy skórne. Może tutaj także być problem wszelkiego rodzaju chorób autoimmunologicznych, jak właśnie Hashimoto, czy reumatoidalne zapalenie stawów, czy celiakia. Więc tutaj po prostu zadbanie o to i zadbanie również o to, żeby wyrównać niedobory pokarmowe, bo jeżeli mamy problemy z jelitami, to również bardzo często mamy niedobory pokarmowe, właśnie miedzi, cynku, selenu, witaminy D3, witamin z grupy B. I najczęściej, kiedy w pierwszym kroku o to zadbamy, to właśnie trądzik znika. Jednak po prostu z mojej historii, jak tutaj to wynika, trądzik
mimo wszystko, że trochę odpuścił, to jednak jakieś tam nawroty się zdarzały. I zastanawiałam się, co jest jeszcze takim brakującym elementem. No i okazało się kilka lat temu, że poszłam na swoje pierwsze szkolenie z psychosomatyki. I to było coś, co zupełnie zmieniło moje podejście do świata. Bo okazało się, że psychosomatyka, czyli taka dziedzina, która, czy metoda pracy, można powiedzieć, która bada wpływ naszych emocji na nasze ciało. Okazało się, że właśnie dla mnie to połączenie emocji i ciała było czymś, co kompletnie zmieniło moje życie i zmieniło też moje podejście całkowicie do pracy z klientkami, ponieważ właśnie te emocje to był brakujący element, który mnie uzdrowił z tego trądziku ostatecznie. Czym jest w ogóle psychosomatyka? Tak jak wspomniałam, jest to po prostu metoda pracy, która bada różnego rodzaju właśnie wpływ emocji na nasze ciało, bo okazuje się, że po prostu konkretne choroby są wywoływane przez konkretne nasze problemy, tak zwane konflikty, ale wszystko tak naprawdę sprowadza się do emocji. Więc jeżeli chodzi o skórę, to taką główną emocją, z którą zazwyczaj pracujemy, to jest smutek. No i z tym smutkiem mamy bardzo dużo problemów zazwyczaj. Najczęściej jest problem z tym, że nie wiemy, jak sobie radzić z tym smutkiem i radzimy sobie z nim na zasadzie różnego rodzaju mechanizmów obronnych, takich jak wyparcie, jak izolacja, jak po prostu takie nic się nie stało. To się zaczyna tak naprawdę bardzo często w dzieciństwie, kiedy przewrócimy się, słyszymy, że nic się nie stało, nie płacz, skończ już, weź się w garść i my, słuchając setki razy takich komentarzy, po prostu nie potrafimy sobie radzić z tym smutkiem. I bardzo często to się manifestuje na skórze. I to również było moim udziałem. Ponieważ dopiero w momencie, kiedy ja zajęłam się swoim smutkiem i różnymi wydarzeniami w życiu, które spowodowały ogromny smutek, a którym się kompletnie nie zajęłam, to sprawiło, że ta skóra się oczyściła i to wielokrotnie się potwierdziło w pracy z moimi klientkami, bo również pracowałam z klientką, która właściwie u której wyszedł trądzik po ciąży i oczywiście tam też był szereg problemów hormonalnych, którymi się zajęłyśmy, ale też w trakcie ciąży zmarła bliska osoba po prostu tej klientki i to było tak nagle. I ona po prostu nawet nie miała szansy przeżyć tej żałoby. I w momencie, kiedy się zajęłyśmy tą sprawą, przepracowała te rzeczy, okazało się, że jest szansa na piękną skórę. I to naprawdę wielokrotnie się powtarza. I tak naprawdę o co chodzi z tym smutkiem? Bo my bardzo często nie lubimy tych nieprzyjemnych emocji, nie chcemy ich przeżywać i no chcemy na zasadzie takiej to potraktować, nic się nie stało, wezmę się w garść i po prostu pójdę dalej. Ale po co jest smutek? Smutek jest po to, żeby pomóc nam pogodzić się ze stratą. Zwłaszcza jeżeli jest to strata bliskiej osoby, co jest bardzo częste. Bardzo często obserwuję to przy trądziku, że tutaj była jakaś utrata bliskiej osoby, jakaś rozłąka. Był ogromny smutek i żal. Więc skoro smutek pozwala nam się pogodzić ze stratą, to jak możemy sobie na niego pozwolić? Bo bardzo często obserwuję takie dwie reakcje, kiedy nie radzimy sobie ze smutkiem. Jedną reakcję ja miałam w momencie, kiedy po prostu byłam taką płaczką. Cały czas płakałam, cokolwiek się działo, no to po prostu te łzy wylewały się i nawet nie byłam tego w stanie powstrzymać. I to też jest taka oznaka, że tak bardzo sobie nie radzimy z tym smutkiem, że nasz organizm po prostu zmusza do wyrzucenia z siebie tego tym płaczem. A drugą reakcją, z którą bardzo często się spotykam, jest totalny brak płaczu. Czyli po prostu nie chcemy płakać, nie chcemy tego z siebie wyrzucić i często jest tak, że nawet obiecujemy sobie po prostu, że no, nikt nas nie zobaczy,
jako osoby płaczącej, bo płacz kojarzy nam się ze słabością, a słabość bardzo często się kojarzy z czymś złym. Więc tutaj już jest wchodzenie w takie głębokie przekonania i głębokie mechanizmy, gdzie tu wszystko zaczyna się po prostu od zwykłego trądziku i wydawałoby się, że jakaś maść, jakaś wizyta u dermatologa no tutaj pomoże, że to jest tylko problem zewnętrzny. Nie, to jest problem wewnętrzny, ale zarówno ciała, jak i naszej psychiki. I to jest niezwykle ważne, żeby nauczyć się płakać, bo płacz po prostu uwalnia ten smutek, więc po prostu czasem trzeba się wypłakać. Nawet właśnie Alexander Lowen, taki słynny psychoanalityk, pisze w swoich książkach o tym, że płacz jest po prostu uwalniający, jest jednym z lepszych metod, żeby sobie poradzić po prostu ze smutkiem i tak naprawdę dużo łatwiej i dużo szybciej jesteśmy w stanie pogodzić się ze stratą i uwolnić ten smutek, który po prostu powstał na skutek straty. Więc i to też nie chodzi o to, żeby poleciały dwie łezki, tylko właśnie on opisuje w swojej metodzie, między innymi pracy z ciałem, żeby po prostu tutaj ten płacz był aż strzewi, żeby to wyszło też w naszym głosie, żeby to było aż takie łkanie. I dopiero wtedy bardzo często jesteśmy w stanie po prostu pogodzić się ze stratą. Często jeżeli pozwolimy sobie na płacz, to odczuwamy taką ulgę i taką lekkość. I właśnie o to chodzi. I tylko dlatego ten smutek się pojawia. Więc bardzo zachęcam do takiego poznawania siebie, do poznawania swoich emocji, ponieważ okazuje się, że nasze ciało jest niezwykle mądre i po prostu może z jednej strony czujemy się zdradzeni i czujemy się oszukani przez to ciało, kiedy coś się dzieje na skórze, ponieważ zwłaszcza kiedy to dzieje się na twarzy albo na rękach, czujemy się oszukani i zdradzeni, ponieważ no, to widać i wtedy myślimy, co inni ludzie o nas myślą, patrzymy w lustro. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o temat trądziku, czy w ogóle problemów skórnych, bardzo ważną kwestią jest, że często zapędzamy się w takie błędne koło, ponieważ nasze emocje pokazują się w ciele. A kiedy po raz kolejny patrzymy w lustro i widzimy jakieś kolejne krostki, pojawia się złość, pojawia się frustracja, pojawia się żal, poczucie niesprawiedliwości, pojawia się wstyd, to wszystko sprawia, że tak naprawdę nasza skóra przez te emocje czuje się bardzo często atakowana. Dlatego często pierwszym krokiem ku wyleczeniu problemów skórnych jest spojrzenie na siebie trochę łaskawiej, jest spojrzenie na siebie z trochę większą wyrozumiałością, że ta skóra chce nam coś powiedzieć, chce nam coś przekazać ważnego i chce pokazać ten smutek, który gdzieś tam kiedyś, lata temu, utknął w tym naszym ciele. I to jest niezwykle ważna wiadomość. I trochę wypracowanie chociaż odrobinę wdzięczności do tego ciała, że ono nam to pokazuje, też pozwala nam powoli wychodzić z tego błędnego koła. Bo to jest tak zwany konflikt estetyczny, kiedy właśnie patrzymy po raz kolejny w lustro i znowu coś się nowego pojawiło. Więc ta wdzięczność, ta praktyka wyrozumiałości i miłości do siebie będzie taką furtką, dzięki której po prostu wyjdziemy z tego wszystkiego. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas. Trzymajcie się ciepło. Cześć.